Na gali Wojak Boxing Night w Rzeszowie mam przyjemność rozmawiać z Patrykiem Szymańskim. Witaj, Patryk. Witam. Patryk, dzisiaj gościnnie znajdujesz się na gali. Przed chwilą zakończyła się walka twojego kolegi Kamila Łaszczyka. Kamil wygrał. Jak ci się podobał ten pojedynek? Bardzo dobra walka, w wysokim tempie prowadzona. Przeciwnik troszeczkę uniemożliwiał mu czyste boksowanie i faulował, ściągał, ale Kamil kontrolował cały pojedynek. W szóstej rundzie było widać już zmęczenie Rogowskiego i Kamil było blisko nokautu. Właśnie, Rogowski w szóstej rundzie był liczony. Wydaje mi się, żeby Kamil miał troszeczkę więcej szczęścia i trochę czasu, to najprawdopodobniej by Krzyśka skończył przed czasem. Tak, Krzysiek, widać doświadczenie z ringów amatorskich, gdy tam się lekko przeciągali, coś się przewrócił, poleżał chwileczkę, przysymulował delikatnie i zyskał parę sekund, a było widać, że jest zamroczony i myślę, że gdyby było to 8-rundowa walka, na pewno byłaś skończona przed czasem. Dzisiaj główną walką wieczoru jest Artur Szpilka, Taras Bidenko. Jak widzisz ten pojedynek? Nie no, myślę, że nie będzie to problem jakiś dla Artura i wygra tą walkę przez knockout. Wracając teraz do ciebie, 13 kwietnia miałeś swoją drugą walkę zawodową, wygrałeś ją na punkty, troszeczkę tak z perspektywy czasu, jak ocenisz ten pojedynek? Tak, miałem już drugą walkę w tym roku i myślę, że obie nie były jakieś zadowalające mnie. Na pewno potrafię lepiej boksować i w następnych walkach będzie już lepiej. Ta walka na pewno pokazała mi po prostu, gdzie mam braki, na czym mam pracować, co poprawić. I na pewno dobre doświadczenie na przyszłość. Przeciwnik w tej drugiej walce był niepokonany, ciężka walka, też chciał wygrać. Jeszcze w trzeciej rundzie byłem tak niefortunnie liczony, uważam, że tego liczenia nie było. Nie było knockdownu, no ale niestety straciłem punkty, później te trzy rundy musiałem troszeczkę nadrabiać. Brzydka technicznie walka, ale na pewno bardzo emocjonująca. A jak się układa współpraca z nowym trenerem Al-Bashirem? Znaczy współpraca z trenerem Bashirem, mogę powiedzieć tak, że docieramy się, ciężko jest zmienić coś w 2-3 miesiące. Cały czas pracujemy nad moimi błędami i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układała lepiej. Kiedy przyleciałeś do Polski? Ile będziesz gościł w kraju? Przyleciałem niecały tydzień temu, przyleciałem w niedzielę do Polski. Teraz w sumie zależy to wszystko od mojego promotora, kiedy mamy lecieć na następną walkę. Zależy, kiedy będę miał datę następnej walki. Tutaj teraz już od poniedziałku zaczynam przygotowania fizyczne, takie bardziej w klubie Boks Poznań i pod okiem trenera Komasy bardziej takie bokserskie sprawy. No zobaczymy, na razie troszeczkę odpoczynku, świeżości i myślę, że gdzieś połowa czerwca, koniec czerwca wrócę na ring. Czyli jeśli chodzi tutaj w Polsce, będziesz przygotowywał się w Poznaniu, nie wybierasz się do Wilka, do Dzierżeniowa? Będę także trenował prawdopodobnie u Piotra Wilczewskiego, przyjadę odwiedzić, zobaczyć jak wygląda nowy gym. Na pewno tam też zagoszczę. Twoja kolejna walka będzie w Polsce czy za oceanem? To też zależy wszystko od mojego promotora, czekamy za jakąś datą. Za datą i w sumie gdzie i kiedy dokładnie, bo jeszcze nie wiem, ale i tak wstępnie jest środek czerwca, koniec czerwca. Patryk, dzięki za wywiad, powodzenia i jeszcze parę słów dla wszystkich czytelników Boxer.org. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich czytelników Boxer.org i zapraszam do śledzenia mojej kariery. Dziękuję.